Bajkowisko.pl zaprasza. Dla bajkowiska Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu. Część pierwsza, czyta Joanna Węgrzynowska. No a teraz baczność. Zaczynam. A jak dojdziemy do końca bajeczki, więcej będziemy wiedzieli niż na początku. Był sobie pewien czarownik. I to nie lada jaki, jeden z najgorszych, krótko mówiąc, diabeł wcielony. Otóż pewnego dnia ogromnie się ucieszył. Sporządził bowiem lustro, które było tak dziwne, że wszystkie dobre i piękne rzeczy, co się w nim odbijały, nikły zupełnie, a wszystkie złe i brzydkie przeciwnie, stawały się jeszcze gorszymi. I tak najpiękniejsze łąki, pola i lasy wyglądały w lustrze jak talerze z gotowanym szpinakiem. Z najlepszych zaś ludzi robiło się po prostu coś obrzydliwego. Albo stawali na głowach, albo mieli twarze tak wykrzywione, że nie można było ich poznać. Najmniejszy pryszczyk albo piek wyglądał w lustrze niczym ogromna plama na nosie lub czole. Diabeł utrzymywał, że to bardzo śmieszne. Wszyscy zaś jego słudzy i przyjaciele nie mogli się wprost nadziwić. Zaczęli odbywać z tym lustrem podróże po wszystkich lądach i morzach, aż wreszcie nie było już na ziemi ani kraju, ani człowieka, co by w nim nie został wykrzywiony i zeszpecony. Na koniec postanowili dostać się także do nieba. Chcieli dokuczyć aniołkom, które tam mieszkają. Im jednak wyżej wznosili się ku niebu, lustro coraz bardziej trzęsło się, tak iż zaledwie zdołali utrzymać je w rękach. Wreszcie zadrgało tak silnie, że spadło na ziemię i rozbiło się na mnóstwo setek tysięcy i jeszcze więcej kawałków. Dopiero teraz zaczęło się prawdziwe nieszczęście. Niektóre z tych kawałków, drobne jak najmniejsze ziarnko piasku lub maku, rozleciały się po całym świecie, a gdy komuś wpadły do oka, to zostawały w nim już na zawsze. Ludzie wszystko widzieli na opak i w każdym, choćby najpiękniejszym przedmiocie, dostrzegali tylko to, co było najgorszego, bo najmniejsza nawet skorupka tego lustra była równie szkodliwa, jak i całe zaczarowane zwierciadło. Niektórym z ludzi odrobinka lustra wpadła do serca i od razu robiło się ono zimnym, jak bryła prawdziwego lodu. Diabeł zaś śmiał się z tego tak mocno, aż mu się ogromne brzuszysko trzęsło, bo te wszystkie smutne wypadki i nieszczęścia ludzkie łechtały go mile po jego złym sercu. A tam na świecie małe cząsteczki niedobrego szkła unosiły się ciągle w powietrzu. A teraz posłuchajmy innej bajki. W pewnym wielkim mieście, gdzie tyle jest domów i tylu mieszkańców, że brak jest miejsca na to, by każdy człowiek mógł posiadać najmniejszy choćby ogródek i gdzie z tego też powodu ludzie zadawalać się muszą kwiatkami w wazonikach, mieszkało dwoje ubogich dzieci. Miały one ogródek nieco większy od zwyczajnej doniczki. Nie były rodzeństwem, ale bardzo się kochały, jak brat i siostra. Ich rodzice mieszkali na jednej z wąskich uliczek miasta, tuż obok siebie, także dach jednego domu dotykał prawie dachu drugiego, rynna zaś łączyła oba budynki. W każdym z tych domów, przy samym dachu, było małe okienko, a kto miałby dosyć odwagi, mógł przejść po rynnach z jednego okna do drugiego. Rodzice dzieci mieli duże drewniane skrzynie. Rosły w nich różne warzywa, kwiaty oraz dwa krzaczki róż. Pewnego razu przyszła tym ludziom do głowy myśl, żeby owe skrzynie postawić na gzymsach tak, iż z jednego okna dochodziły prawie do drugiego i wyglądały niby zagony obsiane kwiatami. Łodygi groszku i powoju wisiały po obu stronach skrzyni, a krzaczki róż bujały długimi gałązkami, otaczając okna i pochylając się ku sobie. Ponieważ skrzynie stały bardzo wysoko, a dzieci wiedziały, że nie wolno im do nich sięgać, siadały więc tylko na małych stołeczkach w oknie i bawiły się ze sobą, oddychając wonią róż, patrząc na malutki, wiszący ogródek. Kiedy nadeszła zima, nie mogły już tak spędzać czasu. Okna często zupełnie zamarzały, wtedy dzieci grzały się przy piecu, rozgrzane przykładały swe twarze do białej szyby. Powstawały na niej wtedy równe, okrąglutkie otworki, przez które widać było piękne, wesołe oczy, po jednym z każdego okna. To mały chłopczyk i mała dziewczynka spoglądali na siebie z daleka. On nazywał się Janek, a ona Marysia.
W lecie, aby się spotkać, dzieci mogły przechodzić do siebie prosto przez okno, z jednego do drugiego. Zimą musiały a to schodzić na dół, to znów wdrapywać się na górę. Było to dosyć męczące. Na dworze padał śnieg. To są białe pszczoły, które się teraz właśnie wyroiły z ula, rzekła stara babka. Czy i one mają swoją królową? Zapytał mały chłopczyk, bo wiedział, że prawdziwe pszczoły mają swoją królową. A jakże? Odpowiedziała babka. Królowa lata tam, gdzie najgęstszy rój. Jest ze wszystkich największa, nigdy nie spada na ziemię, lecz wzlatuje znów do czarnej chmury. Nieraz o północy fruwa po ulicach miasta i zagląda do okien, które natychmiast jakoś dziwnie zamarzają, jakby je posiano kwiatami. A tak, kiedyś to widzieliśmy, rzekły dzieci i uwierzyły, że to prawda. A czy królowa śniegu może wejść do pokoju? Zapytała dzieweczka. Niech tylko przyjdzie, zawołał chłopczyk. Posadziłbym ją na piecu, żeby się stopiła. Wieczorem, gdy mały Janek był już prawie rozebrany, wlazł na krzesło i wyjrzał przez małe okienko. Na ulicy zaczął padać śnieg, a jeden, największy płat, zawisł na brzegu skrzyni kwiatowej. Płatek ten rósł coraz bardziej, zmieniał przy tym kształty, aż w końcu stał się kobietą, ubraną w najcieńszy biały muślin, utkany z mnóstwa śnieżystych gwiazdeczek. Jakże była ona delikatna i piękna. Całe jej ciało składało się jednak z lodu, gładkiego, iskrzącego się, lecz zimnego lodu. A mimo tego żyła. Jej oczy lśniły niby dwie jasne gwiazdy, ale patrzyły jakoś tak dziwnie, martwo i smutno, że aż się Jankowi zimno zrobiło. Nachyliła się do okna i dała znak ręką. Mały chłopczyk zląkł się okropnie, zeskoczył z krzesła i zdawało mu się, że w tej samej chwili jakiś olbrzymi biały ptak przeleciał koło szyby. Nazajutrz mróz był trzaskający, a potem przyszła odwilż i zjawiła się wiosna. Słońce świeciło, drzewa puściły liście, jaskółki lepiły sobie gniazda. Ludzie otwierali okna, a nasze dzieci siedziały znów w swoim wiszącym ogródku. Róże tego lata kwitły przepysznie. Mała dziewczynka nauczyła się na pamięć piosenki o różach, którą czasami nuciła jej babka. I myśląc o swoich własnych kwiatach, śpiewała ją małemu chłopczykowi. Dzieci trzymały się za ręce, całowały różyczki, patrzyły w jasne słońce i uśmiechały się do niego. Prześliczne to były dni letnie i tak pięknie pachniały świeżo rozwinięte kwiatki róży. Pewnego dnia Janek i Marysia siedzieli i oglądali książkę z obrazkami. Były w niej same zwierzęta. Nagle na zegarze kościelnym wybiła godzina piąta. Janek zawołał: aj, aj, zakłuło mnie strasznie w sercu i coś mi wpadło do oka. Mała dziewczynka objęła go za szyję. On mrugnął parę razy powiekami, ale nic nie było widać. Zdaje mi się, że już wyleciało, powiedział. Ale nie, nie wyleciało, gdyż była to właśnie jedna z owych szkaradnych skorupek szklanych, co się rozprysły po świecie z brzydkiego, dobrze już wam znanego czarodziejskiego zwierciadła, które wszystko, co było piękne i dobre, robiło brzydkim i złym, w którym tylko rzeczy okropne i wstrętne widać było wyraźnie. Biednemu Jankowi wpadły dwa takie drobne ułamki lustra. Jeden w oko, a drugi prosto w serce. I serce chłopczyka od razu stało się zimną bryłą lodu. Bólu już wprawdzie nie czuł, ale kawałek obrzydliwego szkła tkwił w środku jego serca. Dlaczego beczysz? Zapytał szorstko Marysi. Mnie już przecież nic nie jest. O, jakże teraz nieładnie wyglądasz. Psze! Zawołał od razu. Ta róża jest robaczywa. Patrz no, ta znów zupełnie zwiędła. Właściwie te róże są bardzo brzydkie. Podobne do skrzyni, w której rosną. To mówiąc, kopnął nogą skrzynkę i zerwał obie róże. Janku, co ty robisz? Zawołała Marysia. On zaś widząc, jak dziewczynka się przestraszyła, zerwał jeszcze jedną różę i wskoczył do swojego okna, zostawiając małą, drżącą z przestrachu Marysię samą. Gdy przyszła do niego potem z książeczką, oznajmił jej, że te obrazki są dobre, ale chyba tylko dla bobasów, a kiedy babunia opowiadała mu bajeczkę, zawsze we wszystkim znajdował jakieś ale.
Jeśli tylko miał sposobność, wykrzywiając się, szedł za poczciwą babcią, zakładał okulary na nos i udawał jej mowę. Trzeba przyznać, że robił to dość zabawnie, więc na początku ludzie śmiali się nawet. Janek wnet nauczył się przedrzeźniać wszystkich mieszkańców z sąsiedztwa, naśladując to tylko, co było w nich śmiesznego i brzydkiego, a ludzie mówili wtedy: bardzo zły chłopiec z tego Janka. Bo rzeczywiście zmienił się nie do poznania. A im był starszy, tym stawał się gorszy. Nie kochał nikogo prócz siebie, ani ojca, ani matki, ani babuni, ani dobrej małej Marysi. Nie lubił także swoich towarzyszy szkolnych i sąsiadów. Taka obojętność na wszystko, co człowiek kochać powinien, jest rzeczą bardzo brzydką. Janek więc stał się naprawdę niedobrym chłopakiem, ale w gruncie rzeczy nie on był winien temu, tylko owe zaczarowane szkiełko, które mu wpadło w oko i to drugie, co mu się wgryzło w serce. Lubił teraz robić na złość małej Marysi, która mimo wszystko kochała go mocno. Pewnego razu w zimie przyszedł Janek w dużych rękawicach, z saneczkami na plecach i z daleka już wołał do Marysi. Mama mi pozwoliła pojeździć sobie po rynku, gdzie się bawią chłopcy. I mówiąc to, zbiegł ze schodów. Na rynku najśmielsi chłopcy przywiązywali swoje saneczki do samochodów i jeździli potem z nimi spory kawałek drogi. Była to bardzo piękna zabawa. Gdy się tak w najlepsze bawili, nadjechały duże, białe sanie. Siedział w nich ktoś otulony w sute białe futro, w białej czapce na głowie. Sanie dwa razy objechały rynek dookoła. Wtedy Janek doczepił do nich swe małe saneczki. Konie biegły coraz szybciej, skręciły w boczną ulicę, a osoba jadąca w saniach odwróciła się nagle i uśmiechnęła uprzejmie do Janka, jakby go dobrze znała. Ile razy chłopczyk chciał odwiązać saneczki, tyle razy podróżny uśmiechał się znowu i Janek zostawał na swoim miejscu. Tak przejechali przez całe miasto do mostu, a przez most za rzekę. Kiedy już byli na polach za miastem, zaczął padać tak gęsty śnieg, że Janek nie mógł dojrzeć własnej ręki. Teraz już puścił sznurek i chciał się odczepić. Na próżno jednak. Jego saneczki jakby przymarzły do dużych sani i sunęły naprzód pędem wichru. Przestraszony chłopiec głośno wołał o pomoc, ale nikt go nie słyszał. Śnieg padał coraz gęstszy, a sanie pędziły i pędziły. Janek chciał zmówić pacierz, lecz ze strachu zapomniał go zupełnie i ciągle tylko przychodziła mu na myśl tabliczka mnożenia. Płaty śniegu były coraz większe, aż w końcu wyglądały jak duże białe kury. Raptem sanie stanęły, a jadąca w nich osoba, wysoka, wysmukła kobieta wstała. Cała lśniła na biało. Jej futro i czapka utkane były ze śniegu. To królowa śniegu. Szybko jechaliśmy, rzekła. Ale po co masz marznąć? Otul się w moje białe niedźwiedzie. To mówiąc, posadziła Janka obok siebie w saniach i przykryła go futrem. Zdawało mu się, że zapada w miękką, śnieżną górę. Jeszcze ci zimno? Spytała i pocałowała go w czoło. Pocałunek ten był zimniejszy od lodu i zaraz wniknął mu w sam środek serca, które przecież, jak wiemy, już przedtem do połowy zmieniło się w lodowatą bryłę. Janek był pewny, że umiera. Trwało to jednak tylko chwilę, bo zaraz potem zrobiło mu się lepiej i nie czuł już wcale zimna wokół siebie. Moje saneczki! Zawołał. Zabierz także moje saneczki! Pamiętał o swojej ulubionej zabawce. Reszta niewiele go obchodziła. Przywiązali więc saneczki do jednego z białych kurczątek, które leciało tuż za dużymi saniami z ciężarem na grzbiecie. Królowa śniegu jeszcze raz pocałowała Janka i w tym momencie zapomniał on o małej Marysi, babce, mamie, o domu, w którym się urodził i wychował, i o całym mieście ze wszystkimi jego mieszkańcami i wesołymi ulicami. Już cię więcej całować nie będę, rzekła królowa, bo bym cię zacałowała na śmierć. Janek spojrzał na nią. Była niezmiernie piękna. Teraz już nie wydawała mu się tak straszną, martwą i zimną jak wówczas, kiedy siedziała za oknem i kiwała na niego ręką.
dzisiaj podobała mu się bardzo i nie bał jej się wcale. Opowiadał królowej, jaki jest mądry i jak dobrze umie czytać i liczyć. Królowa zaś patrzyła na niego swymi błyszczącymi jak lód oczyma i uśmiechała się. Wreszcie wzięła go na ręce i wzleciała z nim wysoko, wysoko. I tak przelatywali oboje ponad górami i lasami, morzami i lądami, a pod nimi zimny wicher huczał i szumiał, wyły głodne wilki i błyszczał biały śnieg, nad którym znowu unosiły się czarne jak węgiel kraczące wrony i kruki. A wysoko w górze jaśniał duży, okrągły księżyc. Co się działo z małą Marysią po ucieczce Janka? Gdzie on zginął? Nikt w miasteczku tego nie wiedział i nikt też nie umiał udzielić zadowalającej odpowiedzi na liczne pytania stroskanych rodziców i domowników. Chłopcy wspominali tylko, jak Janek przywiązał swoje saneczki do ogromnych białych sani, które wjechały w jedną z bocznych uliczek i stamtąd podążały do żelaznego mostu. Marysia płakała bez ustanku. Potem wszyscy mówili, że Janek już na pewno nie żyje, że spadł z mostu i utonął w rzece. Smutne to były, smutne dni zimowe. Wreszcie nastała wiosna. Słońce zaczęło znów świecić nieco mocniej. Nie ma Janka? Nie ma, już nie żyje! Wołała mała Marysia. Ja w to nie wierzę, odpowiadało światło słoneczne. Nie ma go, już nie żyje, mówiła do jaskółek. My w to nie wierzymy, odpowiadały jaskółki, aż w końcu przestała temu wierzyć i Marysia. Włożę dziś nowe jasne buciki, których Janek nigdy jeszcze nie widział, a potem pójdę do rzeki i zapytam się o niego. Było to wcześnie rano, więc pocałowała śpiącą jeszcze w łóżku starą babunię i zeszła na dół do rzeki. Ta z powodu wiosennych roztopów wezbrała bardzo wysoko. Czy to prawda, żeś mi zabrała mojego Janka? Zapytała. Jeżeli mi go oddasz, podaruję ci moje jasne buciki. I zdawało się jej, że bystre nurty wody dziwnie się do niej jakoś uśmiechają. Zdjęła więc swoje ulubione jasne buciki i cisnęła je do wody. Upadły tuż przy samym brzegu, a fale znów je na ląd wyrzuciły. Rzeka nie chciała przyjąć ofiary małej dziewczynki, nie mogąc jej zwrócić w zamian Janka, którego, jak dobrze wiemy, wcale w swych głębinach nie miała. Marysi jednak się zdawało, że wrzuciła buciki za blisko lądu. Weszła więc do łódeczki, która bujała się na falach i stamtąd z całej siły cisnęła trzewiczki do wody. Ponieważ łódeczka była przywiązana lekko, zaczęła chybotać się pod krokami Marysi, nagle odbiła od brzegu. Kiedy dziewczynka zorientowała się, co się dzieje, chciała wyskoczyć na ziemię, było już jednak za późno. Łódeczka o metr oddaliła się już od lądu i porwana silnym prądem wezbranej rzeki, płynęła coraz szybciej i dalej. Mała Marysia przelękła się okropnie i zaczęła płakać, ale nikt prócz wróbli jej nie słyszał. Wróble zaś nie mogły wynieść dziewczynki z łódeczki, latały więc wzdłuż brzegu i śpiewały, by ją pocieszyć. Tuśmy tu, tuśmy tu, nie bój, że się nie... Czółno pędziło z wodą, a mała Marysia siedziała już spokojnie. Za nią płynęły jasne buciki, ale nie mogły dogonić lekkiego czółenka, które bardzo prędko mknęło po fali. Pięknie było po obu brzegach rzeki. Śliczne kwiaty, stare drzewa i puszyste łąki, na których pasły się krowy i owce. Ale nigdzie ani śladu człowieka. Może mnie woda poniesie do mojego Janka? Pomyślała Marysia i spojrzała weselej dookoła siebie, przypatrując się pięknym zielonym brzegom. Wtem dopłynęła do dużego ogrodu pełnego drzewek wiśniowych, ocieniających mały domek z dziwnymi czerwonymi i niebieskimi okienkami. Czółno płynęło coraz wolniej, aż wreszcie przybiło do lądu. Kiedy Marysia zaczęła wołać, z domku stojącego w ogrodzie wyszła staruszka z kijkiem w ręku, w dużym słomianym, pomalowanym w kwiaty kapeluszu na głowie. – Biedna dziecino – rzekła staruszka. – Jakim sposobem dostałaś się na tę wielką, bystrą rzekę, co cię tak daleko od domu uniosła? Potem staruszka weszła do wody
i zakrzywionym kijem pochwyciła łódkę, przyciągnęła ją do brzegu i pomogła Marysi wyjść na ląd. Marysia, czując twardą ziemię pod nogami, ucieszyła się, lecz obawiała się nieznajomej staruszki. Chodź i powiedz mi, kim jesteś i jakim sposobem tutaj się dostałaś, zapytała stara. Marysia zaczęła jej opowiadać wszystko po kolei, a staruszka kiwała tylko głową i mruczała. Gdy Marysia skończyła opowiadanie, zapytała staruszki, czy nie widziała gdzieś może małego Janka. Staruszka pocieszyła ją, że dotąd wprawdzie jeszcze nie przejeżdżał tędy, ale na pewno prędzej czy później przyjedzie, więc zamiast się smucić, niech skosztuje wisienek i obejrzy kwiatki. Wzięła dziewczynkę za rękę i zaprowadziła do małego domku, którego drzwi starannie za sobą zamknęła. Okienka były bardzo wysokie, o szybach czerwonych, żółtych i niebieskich, przez które światło dzienne dziwnie jakoś zabarwione wchodziło do pokoju, gdzie na stole leżały najpiękniejsze wiśnie. Marysia jadła ich tyle, ile jej się podobało, bo staruszka wyraźnie na to pozwoliła. Podczas gdy dziewczynka jadła, staruszka rozczesała jej włosy złotym grzebieniem i rzekła: od dawna już pragnęłam mieć taką małą, kochaną dziewczynkę. Teraz przekonasz się, jak ci tu u mnie będzie dobrze. A w miarę tego, jak rozczesywała włosy Marysi, ta coraz bardziej zapominała o Janku. Staruszka czesała ją bowiem zaczarowanym grzebieniem. Skończywszy czesanie, poszła do ogrodu i uderzyła swym kijem wszystkie cudownie kwitnące krzaki z różami. Zaraz zapadły się głęboko pod ziemię, tak że nawet ślad nie pozostał na miejscu, gdzie rosły przed chwilą. Stara zrobiła to z obawy, że kiedy Marysia zobaczy róże, przypomni sobie swoje własne kwiaty, swój dom, babunię i małego Janka. Zatęskni za nim znowu i ucieknie od niej, by szukać ukochanego chłopczyka po świecie. Wprowadziła potem Marysię do ogrodu. Jakże tam pachniało i błyszczało, co za kolory, wonie i kształty. Wszystkie kwiaty, o jakich tylko pomyśleć można, kwitły tu jednocześnie. Marysia z radości podskoczyła do góry i bawiła się, dopóki słońce nie zaszło, a na noc dała jej staruszka piękne łóżeczko z czerwoną atłasową kołderką i z powłoczkami na poduszkach, haftowanymi w różnokolorowe fiołki, i dziewczyna spała na nich jak królewna. Nazajutrz znowu bawiła się kwiatkami w ciepłym, słonecznym świetle. I tak mijały dni, jedne po drugich. Marysia znała już prawie każdy kwiatek i choć było ich bardzo dużo, zdawało jej się ciągle, że brak pomiędzy nimi jednego, chociaż nie wiedziała właściwie jakiego. Pewnego dnia przypatrywała się słomkowemu kapeluszowi staruszki, na którym były wymalowane kwiaty, a pośród nich najpiękniej wyglądała wielka czerwona róża. Staruszka schowała wszystkie żywe róże, zapomniała jednak o tych namalowanych na kapeluszu. Ale tak to się zwykle zdarza roztargnionym. Cóż to znaczy? Dlaczego tu nie ma żadnej róży? Zdziwiła się Marysia i pobiegła do ogródka szukać. I choć szukała bardzo długo i dokładnie, nic nie znalazła. Zmęczona i smutna usiadła na ziemi i rzewnie zapłakała. A gdy jej łzy gorące padły na miejsce, gdzie rósł poprzednio krzaczek różany, zroszona nimi ziemia, nie mogąc dłużej utrzymać kwiatu w swojej głębi, rozsunęła się nagle i róża śliczna, czerwona stanęła niespodzianie przed oczyma dziewczynki. Marysia uścisnęła i ucałowała ją serdecznie. Przypomniała sobie swoje własne róże, swój dom i małego Janka. Ach, jakże ja długo tu siedzę, rzekła dziewczynka. Toć przecież wyszłam po to, by szukać Janka. Czy nie wiecie, gdzie on się podział? Zapytała róż. Może już nawet, broń Boże, umarł? Umrzeć nie umarł, odpowiedziały róże. Wracamy przecież z głębi ziemi, gdzie leżą wszyscy umarli, ale Janka tam nie było. Dziękuję wam, rzekła mała Marysia i poszła do innych kwiatów, zajrzała im w kielichy i spytała: czy wy nie wiecie, gdzie się podział mały Janek? Ale wszystkie kwiatki stały na słońcu i myślały, każdy o swojej bajeczce. Żaden nie wiedział, co się stało z małym Jankiem. Biedna moja babunia, westchnęła Marysia.
Na pewno tęskni za mną i martwi się o mnie tak samo, jak ja martwiłam się o Janka. Ale niedługo wrócę do domu i przyprowadzę Janka ze sobą. Na nic zdało się pytanie kwiatów. Wiedzą one tylko o swoich własnych pieśniach i wcale nawet nie odpowiadają na moje pytania. To mówiąc, podciągnęła powyżej kostek sukienkę. Tak było jej łatwiej uciekać. Drzwi domku były zamknięte, ale Marysia tak mocno przyciskała zardzewiałą klamkę, aż same się otworzyły, a mała dziewczynka boso wybiegła w świat szeroki. Obejrzała się 3 razy, nikt jej nie gonił. Na koniec, nie mając już siły biec, usiadła na wielkim kamieniu, spojrzała dookoła siebie i zorientowała się, że lato skończyło się już i nadeszła późna jesień, czego w cudownym ogródku staruszki nie można było zauważyć, bo tam ciągle świeciło słońce i kwitły kwiaty ze wszystkich pór roku. Mój Boże, ale mam opóźnienie w poszukiwaniach Janka, rzekła Marysia. Jest już jesień, już więcej odpoczywać nie będę. I wybrawszy drogę, wstała. Ach, jakże kaleczyły i męczyły się jej małe bose nóżki. Wszystko dookoła wyglądało strasznie surowo i zimno. Długie liście wierzbowe całkiem już pożółkły, a rosa kapała z nich dużymi kroplami i jeden listek po drugim opadał na ziemię. Na dzikiej śliwie był jeszcze wprawdzie owoc, ale tak cierpki, że aż się usta ściągały od kwasu. Szaro było, ciężko i smutno na szerokim świecie. Kiedy się Marysia znowu zmęczyła drogą, usiadła pod drzewem, aby odpocząć. Wtedy duża, szara wrona zaczęła skakać po śniegu dookoła drzewa, pod którym siedziała dziewczynka. Spojrzawszy bacznie na Marysię, wrona kiwnęła czarnym łebkiem. Potem wskoczyła na gałąź i zawołała: kra, 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 kra! Bo wiele więcej powiedzieć nie umiała. Ale życzyła dobrze Marysi i zapytała jej, gdzie i po co wędruje tak sama jedna daleko w szeroki świat. Mała Marysia zrozumiała bardzo dobrze te 2 smutne wyrazy. Sama, jedna. Ze łzami w oczach więc opowiedziała wronie całe swoje życie i przygody i spytała jej, czy czasem nie widziała gdzieś małego Janka. Po pewnym namyśle wrona kiwnęła łebkiem i rzekła: tak, tak. To może być, to może być. Co? Czy naprawdę? Zawołała mała dziewczynka i zaczęła ściskać i całować wronę tak mocno, że jej o mało co nie zadusiła. Powoli, powoli, prosiła wrona. Mnie się zdaje, że wiem. Być może, że tak jest. Mały Janek, tak, tak. Teraz jednak niezawodnie zapomniał już o tobie dla księżniczki. Czy on mieszka u księżniczki? Spytała Marysia. Tak jest, posłuchaj tylko, rzekła wrona. Ale trudno mi jakoś rozmawiać twoim językiem, a może ty znasz wroni język? Nie uczyłam się jeszcze po wroniemu, odrzekła Marysia. Babka moja to umiała, a nawet wcale nieźle mówiła. Szkoda, wielka szkoda, że mnie nie nauczyła. No, no, nie masz się czym martwić, odpowiedziała wrona. Będę gadała, jak umiem. I zaczęła opowiadać Marysi wszystko, co wiedziała, a mianowicie, że w królestwie, tu obok, mieszka jedna księżniczka ogromnie mądra. Pewnego dnia postanowiła ona wyjść za mąż, tylko że chciała mieć męża, który umie odpowiadać na wszystkie pytania. Zebrali się więc różni zalotnicy, młodzi i starzy, ale wszyscy, jak tylko weszli do złocistego pałacu i ujrzeli księżniczkę na tronie, zapominali języka w gębie i dopiero wyszedłszy na ulicę, odzyskiwali przytomność i gadali znowu tak pięknie, obficie, łatwo i głośno, że aż uszy bolały. Jeden tylko młody chłopiec, podobny z postawy do Janka, nie zląkł się ani nadętych lokajów, ani żołnierzy, ani samej nawet pięknej i mądrej jak Salomon księżniczki, lecz odpowiadał śmiało i rozsądnie na jej zapytania. Ten został przez nią wybrany. O, to niezawodnie Janek, zawołała znowu Marysia. On zawsze był bardzo mądry i szybko liczył. Moja najdroższa, najmilsza wrono, zaprowadź mnie do tego pałacu. Niełatwe to rzeczy, odpowiedziała wrona. Jak to zrobić? Chyba że rozmówię się z moim przyjacielem Krukiem. On ma tam stałą posadę nadwornego kruka.
On nam może poradzi, bo trzeba ci wiedzieć, że takiej małej bosej dziewczynki jak ty nie wpuszczą do pałacu. Wrona odleciała i wróciła dopiero późnym wieczorem. Kra, kra! Zawołała. Mój kruk kazał ci się kłaniać i przysłał tu dla ciebie mały bocheneczek chleba, który zabrał z kuchni, gdzie chleba jest dosyć, boś ty zapewne głodna. Już to do pałacu trudno ci będzie wejść, jesteś bowiem obdarta i bosa, a gwardziści i lokaje na pewno by cię wyrzucili za drzwi. Ale nie płacz, nie płacz, już ty się tam dostaniesz. Mój przyjaciel kruk zna pewne boczne schodki prowadzące do sypialni i wie także, gdzie można znaleźć kluczyk do niej. Koniec.